Witam Państwa. 100 lat temu Polki jako jedne z pierwszych w Europie wywalczyły dla siebie prawa wyborcze. I właśnie o tym opowiada fabularyzowany film dokumentalny Siłaczki, na które zapraszamy serdecznie do Regionalnego Centrum Kultury 3 grudnia na specjalny seans w ramach Kobiecego Wieczoru Filmowego. W filmie Siłaczki miałam przyjemność zagrać u boku wielu znanych aktorek i byłam odpowiedzialna za kreację postaci Izabeli Moszczańskiej-Rzepeckiej. Zapraszamy do Regionalnego Centrum Kultury 3 grudnia na premierowy pokaz filmu Siłaczki. Siostry, wskazówka sprawiedliwej miary na zegarze wolności już dobiega godziny wyzwolenia. Czytajcie, proszę. Kobieta głośnym protestem odrzuca niewolniczą bierność ślimaczego istnienia. Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa to poznać własną siłę. Odważmy się być wolnymi! Moment dziejowy, który obecnie przeżywamy, jest zbyt doniosłym, byśmy my, kobiety, nie miały zaznaczyć swego stanowiska. My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami. Chcemy czynu. Klasa pracująca podnosi hasło. Kobiecie, towarzyszce, równe prawa. Praw się nie dostaje.